Serwusik. Ja się nazywam Czarnik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Pamiętaj o łapce w górę lub w dół. Zasubskrybowaniu kanału. Jeśli pierwszy raz jesteś. Bardzo chętnie również możesz kliknąć dzwoneczek i wszystkie powiadomienia sobie ustawić, by być na bieżąco. Zapraszam Cię również do mojej grupy na Facebooku, jaką prowadzę o tematyce audio, w tym i fanpage. Wszystkie linki są w opisie. Wystarczy. Poniżej tego filmu przeskrolować, aby można było dołączyć. Tym razem głośnik GDM12 przez 60. Oczywiście układ drgający, mm, resor dolny jest odklejony. Tak się zdarza czasem. Ze względu na to chociażby, że wyschnięty klej tu ten. Resor dolny, jak pokazuje, proszę bardzo, on jest, on był przyklejony na e, kleju introligatorskim CR. To nic, tak naprawdę, bo taki głośniczek można bez problemu naprawić. Oczywiście można go wycentrować ładnie i na nowo przykleić. Tym razem przykleję to na butaprę, chociaż nie do końca, bo butapren też ma to, w sie to do siebie, że on potrafi pękać po 15-20 latach. Najlepiej, co by można było w tej sytuacji zrobić, to tak naprawdę introligatorski, chociaż i nie trzymać kolumn zestawu głośnikowych w przygrzejniku. Jeszcze pokazuję cewkę. Cewka jest w bardzo ładnym stanie nie jest nadpalona, wygryziona i nie wiadomo, co jeszcze. W każdym bądź razie wilgoć, wilgoć i suchość. Powietrza zabija nam takie różne głośniki, podzespoły w głośniku. Membrana jest bardzo dobra, w bardzo ładnym stanie. Wyczyścić ładnie wszystko i będzie śmigać jak nowe. Przykleić, wycentrować, co już też mówiłem. I to by było chyba na tyle, bo taki krótki film wleci. Niech tam akurat algorytmy pracują sobie. Dzięki śliczne za uwagę. Standardowo powiem ci łapka w górę lub dół, fanpage, subskrypcja, dzwoneczek i dołącz do mojej grupy. Linki są wszystkie w opisie tego filmu, wystarczy przeskrolować. To by było na tyle, dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się na razie i hej!